Nie. Nie, 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 nie. Smite. Hej, cześć, siemanko, z tej strony Paweł, a to jest kolejny odcinek z gry Smite, w którym zagramy sobie tym razem Aresem z mitologii greckiej, bóg wojny, syn Zeusa, bóg nikczemności, bóg spisków, bóg zniszczenia, bóg zagłady. Ach, jest on naprawdę potężnym tankiem, jednak nie jest to AD tank, a AP tank, który zadaje też przeogromne obrażenia, jeżeli ładnie się go zbuduje. Niestety nie tak, jak ja go buduję, więc tutaj na poradnik nie macie co liczyć. Kurde. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wow, 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 uciekamy. First blooda mamy. Mam asystę chociaż? Nie mam. No cóż, mówi się trudno, nie? I żyje się dalej! Maksujemy tę jedyneczkę według mojego uznania. Chodzi to najlepiej. Umarł. Ale ja padłem. Dobra, wracamy już na nasze pole bitwy, gdzie tutaj Odin próbuje coś zdziałać, jednak jest on sam na trzech, ja zostałem zestunowany. Ach. Cóż. Nasz Ares. Co ja mogę zrobić tutaj, no? Jestem postacią, która nie bije na dystans, co mi też utrudnia rozgrywkę tutaj. Ale mam naprawdę śmiechowego ulta, który potrafi przyciągnąć wszystkich w jedno miejsce, zadając przy tym ogromne obrażenia i pozwalając na przykład Zeusowi i Odynowi na dobicie naszych przeciwników. X Balankiu. Afrodyta. Wow, moje HP! Wracamy już na nasze pole bitwy, jednak tutaj miniony próbują spuszczować naszą wieżę. My się na szczęście nie damy, jako że jesteśmy Aresem. Yeah. Z tego wychodzi, że Ares był złym bogiem, jednak nauczył on ludzkość bezinteresownej odwagi i bohaterstwa. Dosyć dziwnie to brzmi, jednak tak było w mitologii. Jak to się sprawdzi tutaj? Wydaje mi się, że kiepsko trochę. Nie umiem jeszcze do końca tym grać, chociaż podoba mi się ta postać, muszę przyznać, naprawdę mi się podoba, jest moim zdaniem jedną z najlepszych tutaj. Tylko jak się opanuje do perfekcji, to wtedy dopiero można niszczyć, no. Tak samo jak mamy na przykład, nie wiem, Odyna czy Zeusa. Samo rzucanie spellami nie wystarczy jak w przypadku Agniego, tutaj trzeba coś więcej porobić. Dobra, spróbujmy zultać. I... chodźcie tu do mnie. No bez jaj, ja tutaj ładnie zultałem, a wy co zrobiliście? Nic nie zrobiliście. No dobra, uciekamy. Uciekamy, bo padniemy wszyscy. Ładnie, nie? Też mi się podoba. Aaa, zresztą. O, skupmy się, nie trafiłem. To, żeśmy się skupili, Pawełku, udało ci się. Jak zwykle uratowałeś wszechświat. Ała. 1-3, no trochę nie najlepiej nam to wychodzi. Ale liczę na to, że nadrobimy. Jest 3-7 ogólnie. Jakby tą Afrodytę, to jest Afrodyta, tak? Afrodytę. Najpierw zabić. Bo ona ich leczy, strasznie ich leczy. A przez to, że ona ich leczy, to my nie możemy nic zrobić. Zapytajmy ich, czy może skombujemy. Dobra, uciekamy, bo ich z Balankiu zultał. O, ładnie wyszło w miarę. Jest git, pozabijamy, musimy pozabijać. Nie pozabijaliśmy nic! O, Jesus! Bóg zniszczenia, bóg wojny, 1 z 12, poprowadzi nas do zwycięstwa! Bijmy tą wieżę! Bijmy szybciej, bijmy ją z całych sił! Uciekajmy! Nie ucieknę, ja nie ucieknę i zabiła mnie Afrodyta po raz drugi. Dobra, Pawełku, skup się. Nie możemy tego przegrać.
Zawsze idzie nadrobić. Tylko głupie się nie wbijajmy. Weź tym twoim ultom, nic nie daje. Ile ty masz tego AP? Co się patrzy? 150. A. Nie wiem, za chwilę się zaczniemy budować pod AP. Jak skończymy, jeszcze jeden itemek pod pancerz. To się głupio Ozyr zbił. No ale czy głupio, bo on chyba przeżyje, a my zginiemy przy tym. Tutaj X w balanku atakuje jak głupi Odyn. To było tak głupie, co coś teraz robi. Chodź, what? What? Ohoho! Mamy szansę wygrać, lol. A mówiłem, że jest głupio, bo zamknął sam się w tym kółku, bez nas, co mogło się skończyć jego śmiercią. Na szczęście Zeus ich szybko zabił. No muszę przyznać, że ta akcja się udała i naprawdę mi się podobała. Dobra, ile już mamy? Dwie asy tutaj zgarnęliśmy. Weźmiemy Feniksa? Nie, już się nie uda. Dobra, uciekajmy. Bo już się nie uda. Szybko, nie. Nie ma zabijania naszych. Cofnijmy się tak perfidnie przed jego twarzą. Co? Jakieś przemeblowanie tutaj robili? Pan się na chwilę cofa i już wie, że nie ma, no bezjajnie. Nie wiem, co tutaj mam robić. Feniks jest sprawa, zostaniemy wpierdolone, a ty mnie broń! Dobra. Próbujmy to powydobijać. Może jakby ich złapać tak... A, nie mamy Odyna jeszcze. Kurczę, no. To Gidrze jest gotowy. Mój chyba też. Oni poszli na jakiegoś buffa, więc mamy szansę szybko przepuszować tą linię. Tak mi się wydaje, przynajmniej. O, tam się biją, dobra. No. Kurde, no nic nie zrobiłem nawet. A nie, asystę mam. Tutaj już przynajmniej nie może uciekać ten Ozyrys. Bardzo lubię ten łańcuch, bo jak rzucasz ten łańcuch, to on niby tak naprawdę dużo nie robi, bo on bije z czasem, te sekundy tam parę damage'a. Nie jest to też jakoś przeogromne, w ogóle niesamowite. Jednak uniemożliwia ci escape'y wszelkiego rodzaju, więc do łapania przeciwników jest to świetne. Szkoda, że nie przyciągasz coś w tym rodzaju, albo nie trzymać na jakiś dystans, za który nie możesz wyjść, to by było fajne, wiecie. Taki łańcuch, który działałby jak smycz, wiecie o co chodzi. Dobra, zrobiłem się troszeczkę teraz pod AP. Myślę, że będę im lekko więcej bił. Nie mówię, że to będą jakieś nie wiadomo jakie cuda, no ale zawsze parę damage'a więcej im wejdzie. Ozyrys! Dobra, może się tam wbijem jakoś i... Tutaj teraz mój ulti, dawaj! Chyba coś nie pykło. Jeszcze nie wszystko stracone, możemy wygrać. Feniks, ratuj nas. Wierzę w ciebie. Dobra, oni się cofają na szczęście. To jest dla nas dobre, że nawet nie będę ich powstrzymywał, bo to nie ma większego sensu. Niech się cofną i będą jak najdalej od nas, żebyśmy mogli się przegrupować i... obmyślić nasz niesamowity plan, który tak się nie powiedzie i padniemy. Chodźmy, może przyznam tego buffa. Rupi, chodź. Tun. Teraz niczym ninja, nie? W sumie Ozyrys był takim bogiem szpiegów, więc... Wiecie, my teraz ich poszpiegujemy. My już wiemy, gdzie oni są. Mamy porozstawione wardy. Oni chyba też mają te wardy porozstawione. Dobra. Ozyrys jest tutaj. Biegniemy. Co się stało? To co się dzieje? Ale zbugowane śmiechowo. To uważajmy.
Jest, mamy go, nie ma escape'ów. Zabijmy to, zabijmy to. Nie zabijemy tego! O nie, no bez jaj. Kurde no. Potraciliśmy ulty, nic nie zabiliśmy. Aaaa, Jesus. Jeszcze się zbugowałem w dachu. To też słodko było. Pom 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 pom. Dobra, lekkie skupienie. Ciągle mamy szansę to wygrać. Tylko może teraz cofnijmy się do bazy, co wy na to? No nie, zgonią. Więc jeszcze się nie cofniemy. No dobra, oni nam... Na szczęście mamy dobrych przeciwników i oni nam pomogą cofnąć się do bazy. No i zniszczyli nam ptaszełkę. No to będzie ciężko, nie? Mogłem wziąć sobie tego Anubisa. Dobra tam. Na Reskiem też zawsze można sobie pograć i potrenować im troszeczkę. Nie są to żadne rankingowe gry na razie, bo 30 levela jeszcze nie ma. Więc wydaje mi się, że moi przyjaciele z drużyny nie powinni się jakoś specjalnie denerwować na mój super dzisiejszy mecz, chociaż zazwyczaj idzie mi troszeczkę lepiej. No cóż, mówi się trudno, tak? Padłem to padłem, na co drążyć temat, nie? Bo tu mamy jednego buffa. Nie trafiłem. On chyba upczy w ogóle. Czym? Czemu ich nie złapało? Co jest? To go powinno złapać, no bez jaj. Nie. Nie, 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 nie. No, niestety. Nasz tytan padł. No nie udało się, no. No cóż, nie udało się, Resku. Nie smuć się. Nie bij mnie! Już, trzymaj go tam, trzymaj go tam. No. A, no to cóż, jeżeli odcinek wam się spodobał i liczycie na to, że Ares mnie nie zabije w międzyczasie, to zapraszam was na kolejne odcinki, żebyście się o tym przekonali. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Zostaw mnie! Już. Nie próbuj nawet.